odpowiadał za operację. Możecie nie ubezpieczać, nie wykupywać dodatkowego ubezpieczenia cargo. Natomiast nie wiem, czy tego chcecie. Mogę wam powiedzieć z mojej historii jako menadżera od operacji, czyli człowieka, do którego trafiały reklamacje. Nie powiem, że często, ale raz na kwartał lub raz na dwa miesiące trafiał do mnie różnego rodzaju claim, którym musiałem się zajmować. No i były to różne reklamacje. To były reklamacje, gdzie brakowało towaru w kontenerze, były to reklamacje, gdzie towar był zalany w kontenerze, były reklamacje, gdzie plomby się nie zgadzały, były reklamacje, gdzie towar się nie zgadzał, były reklamacje, gdzie towar nie miał nawet atestów odpowiednich, jakie powinien mieć i też były reklamacje do spedytora, że to jego wina. Natomiast na część z tych reklamacji spedytor nie ma kompletnie wpływu, natomiast również na część reklamacji, jeżeli nie dokonacie Państwo ubezpieczenia towaru, spedytor za to nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż spedytor przejmuje ładunek od Państwa i owszem, jest odpowiedzialny za jego profesjonalne dostarczenie, za przygotowanie dokumentacji, za wszystkie działania mające na celu bezpieczny jego przewóz. Natomiast jeżeli jednak, o przykład, i tutaj gdzie ubezpieczenie zadziałało, pamiętam to było, nie wiem, 7 czy 8 lat temu, gdzie jeden z naszych kierowców miał zawał i skończył w rowie. Razem z towarem oczywiście w kontenerach i ubezpieczenie tutaj zadziałało. Oczywiście gdyby go nie było, byłoby ubezpieczenie pewnie z OC przewoźnika, potem z OC spedytora i tak dalej, i tak dalej. Tak, cały proces ruszyłby, natomiast ze względu na to, że klient miał wykupioną polisę cargo za dosłownie chyba $100, zwrot pieniędzy dostał tam w ciągu chyba miesiąca. Tak szybko rozpatrzyli mu reklamację, a nie ukrywajmy tutaj, chodzi tutaj o wasze pieniądze. Czyli państwo inwestujecie pieniądze w towar po to, żeby na nim zarobić. Jeżeli produkujecie, to po to państwo wysyłacie towar, żeby na nim zarobić. Jeżeli nie dojedzie on w całości, jeżeli dojedzie on uszkodzony, jeżeli będą jakieś braki, oczywiście procesy reklamacyjne się rozpoczną, będą prowadzone niejednokrotnie, jeżeli jesteście Państwo tutaj już doświadczonymi ludźmi, to za szkołę w przewozie nie odpowiada. Tak, mówimy o czystej spedycji. Jesteście już doświadczonymi ludźmi, to pewnie macie różnego rodzaju doświadczenia i no co, w dużym skrócie mogę wam tylko powiedzieć, nie oszczędzajcie na ubezpieczeniu. Naprawdę. Jeżeli łączny koszt transportu to jest 5000 zł, 8000 zł, jeżeli mówimy o kontenerze lub o partii jakiejś drobnicowej, to naprawdę te 300 zł czy 250 zł transportu nie wpłynie na koszt jednostkowy znacząco produktu, a to jest transport. Słuchajcie, tutaj są ciężarówki, tutaj są przewozy, tutaj są opóźnienia, tutaj są wypadki, tu są stłuczki, tutaj kontener może być uszkodzony, albo lepiej, kontener przyjedzie cały, a Chińczyk źle zapakował towar w środku. Oczywiście z Chińczykiem się dogadacie przy kolejnym zamówieniu, może wam zrekompensuje, może nie wiemy tego. Tak? Jeżeli w ogóle będzie zamówienie od tego Chińczyka po raz kolejny, warto jest zainwestować te $100, jeżeli spedytor wam oferuje ubezpieczenie. Jeżeli nie oferuje, możecie go również o to zapytać.